Polska Telewizja Regionalna, Natalia Barańska. Zapraszam Państwa na magazyn miejski. Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy. Otwarcie wystawy Ocalić od zapomnienia 2. Dożynki gminne już w najbliższą niedzielę 9 września. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę dotyczącą wymiany źródła ciepła w domach prywatnych. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają w dużej części refundację wymiany kotłów grzewczych. Projekt będzie składany w ramach konkursu ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, poświęconego poprawie jakości powietrza, w którym istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 85%. Projekt zakłada zastąpienie starych, nieefektywnych kotłów centralnego ogrzewania i pieców na węgiel i drewno nowoczesnymi gazowymi kotłami. Ponadto w ramach projektu możliwe będzie sfinansowanie przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Zastępca burmistrza miasta Wojciech Iwasieczko podkreśla, że obecnie w Dębicy realizowane są dwa programy związane z wymianą systemów grzewczych. Wymieniamy zarówno piece na paliwo stałe, wymieniamy i montujemy solary oraz fotowoltaikę. Właśnie rozstrzygnęliśmy teraz przetarg na fotowoltaikę i niebawem zostanie podpisana umowa, korzystniejsza niż te poprzednie. Został ogłoszony następny konkurs dla osób o niskich dochodach, tutaj z inicjatywy radnych pana Mateusza Cybuli, chyba pana Usza Kutrzeby, który także do dzisiaj mieszkańcy mogą składać wnioski. Byłby to wreszcie trzeci program, który obejmował już nie tylko dostawców, odbiorców indywidualnych, ale także odbiorców grupowych, czyli tak jak spółdzielnie mieszkaniowe. A więc tak naprawdę, gdyby zostały zrealizowane wszystkie trzy projekty, no to myślę, że w zasadzie każdy mieszkaniec, nieważne czy mieszka w domu indywidualnym czy spółdzielczym, mógłby być objęty wreszcie tymi działaniami. Pewnie znacząco spadłaby liczba emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co chyba o to wszystkim nam chodzi. Do udziału w programie zostały zaproszone także spółdzielnie mieszkaniowe. Adam Rogowski, prezes spółdzielni Leśna, a także radny miasta Dębica podkreśla, że to bardzo dobry program pozwalający na wymianę starych gazowych piecyków podgrzewających wodę. Uchwała fantastycznie wpisuje się w tą strategię miasta związaną z walką ze smogiem. Ja jako radny miejski również od początku, kiedy jestem w Radzie, ten temat sygnalizuję, ponieważ w okresie szczególnie jesienno-zimowym starsi mieszkańcy miasta z uwagi na wysokie stężenie tych pyłów po prostu cierpią. Jeżeli chodzi o wymianę piecyków podgrzewających wodę, mieszkańcy osiedli będą musieli na to wyrazić zgodę. Natomiast o dofinansowanie na wymianę kotłów grzewczych mogą się ubiegać mieszkańcy, którzy posiadają prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Dębicy, którzy aktualnie ogrzewają budynek kotłem na paliwo stałe. Po pozytywnej ocenie wniosku przygotowanym przez pracowników Urzędu Miejskiego wymiana kotłów grzewczych nastąpi w trzecim kwartale przyszłego roku. Major Ludwik Marszałek to bohater drugiej wystawy pod hasłem Ocalić od zapomnienia, poświęconej bohaterom ziemi dębickiej. Otwarcie ekspozycji poprzedziła uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej zamordowanego komendanta dębickiego obwodu Armii Krajowej. Ocalmy od zapomnienia to cykliczna wystawa poświęcona patronom dębickich ulic, żołnierzom, którzy swoje życie oddali za Polskę i naszą małą ojczyznę. Celem pomysłodawców i organizatorów tego projektu jest upamiętnienie bezimiennych ofiar stalinizmu i nazizmu. W poprzedniej edycji tej wystawy przedstawione zostały sylwetki wszystkich bohaterów ziemi dębickiej. Tegoroczny wernisaż poprzedziło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej majora Ludwika Marszałka przy ulicy jego imienia, którego dokonał syn bohatera Krzysztof. Podjęliśmy taką decyzję, że co roku będziemy upamiętniać innego bohatera naszych ulic. W tym roku mamy Ludwika Marszałka. Należy młodemu pokoleniu mówić, kto to był, dlaczego walczył, bo za co walczył, za ojczyznę, tak? Wydaje mi się, że młode pokolenie musi dostawać taką wiedzę, nie że mamy tabliczkę ulica Marszałka, ale właśnie
Kim jest ten marszałek? To bohater, który urodził się w 1912 roku w Brzezinach, w ówczesnym powiecie ropczyckim. Skończył szkołę, gimnazjum dębickie. Później był zawodowym żołnierzem, uczestnikiem wojny obronnej roku 1939, a po powrocie w rodzinne strony tworzył struktury konspiracji, najpierw Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej w rejonie Brzezin, później w 1944 roku został komendantem podobwodu AK Sędziszów Małopolski, a w czerwcu 1944 roku został komendantem Dębickiego Obwodu Armii Krajowej i to on już w tym decydującym momencie przygotował Dębicki Obwód Armii Krajowej do akcji Burza. I w czasie akcji Burza walczył we wszystkich trzech zgrupowaniach, będąc w pierwszym zgrupowaniu w rejonie Sędziszowa, później w drugim zgrupowaniu w rejonie Braciejowej i w trzecim zgrupowaniu w rejonie Gołęczyny. Zaangażował się później w działalność w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, gdzie tworzył struktury tej organizacji na Rzeszowszczyźnie, a później był ostatnim prezesem Wrocławskiego Okręgu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i za tą działalność został aresztowany w grudniu 1947 roku i dzień po ukończeniu swoich 38 urodzin został skazany na karę śmierci. Po uroczystym odsłonięciu tablicy odbyło się okolicznościowe spotkanie w domu parafialnym przy kościele pod wezwaniem Serca Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie, gdzie wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. syn majora Krzysztof Marszałek oraz kapitan Jerzy Kruszenstern, bohater bitwy na Kałużówce, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami na temat Ludwika Marszałka. Pamiętam wysoką ścianę, murowaną ścianę, wysoka brama, bardzo wysoka i mama płakała. Mama płakała i to w pamięci dziecka, jakim ja w ten czas byłem, bo miałem 4 latka, troszeczkę może parę miesięcy więcej. I była mama we Wrocławiu w więzieniu, chciała wejść na widzenie. No i nie wpuścili nas i mama płakała. I mama mi potem powiedziała, że to właśnie była brama więzienia i ten mur więzienny, który tam na więzieniu we Wrocławiu te wydarzenie miało miejsce. To tam takie urywki dosłownie, które no, utkwiły jako dziecku. Widocznie było to dla mnie jakieś takie wielkie przeżycie. Marszałek, który był bardzo dzielnym człowiekiem, należał do najlepszych oficerów, był oficerem zawodowym i w czasie wojny był pierwszym zastępcą naszego dowódcy Klamry Lagarowicza. Ponadto Ludwik Marszałek był nauczycielem wojskowym, nauczycielem, jeśli to tak można nazwać, jako że prowadził tutaj szkolenia dla młodych ludzi i wyszkolił tutaj, oczywiście nie tylko on, ale on głównie wyszkolił tutaj ponad 4 tysiące młodych ludzi. Podczas wystawy w domu parafialnym zaproszeni goście mogli również obejrzeć udostępnione przez Muzeum Regionalne oraz osoby prywatne mundury, saperki, hełmy, wojskowe czapki, a nawet pociski. Tegoroczne spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Za rok bohaterem wystawy Ocalmy od zapomnienia będzie Jan Artur Towarnicki, pseudonim Tur. Wójt gminy Dębica zaprasza na tegoroczne dożynki, które w tym roku odbędą się w Pustkowie 9 września i będą połączone ze świętem pieroga. Uroczystości dożynkowe rozpoczną się od mszy świętej w Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zawadzie o godzinie 11. Dalsza część uroczystości odbywać się będzie na stadionie w Pustkowie. Oficjalne rozpoczęcie dożynek nastąpi o 15.30, a obrzęd dzielenia się chlebem o 16.00. Podczas święta plonów nie zabraknie przeglądu wieńców dożynkowych i występów zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury i Bibliotek w gminie Dębica. W tym roku dożynki będą połączone ze świętem pieroga.
Święto Pieroga, gdzie już po prostu to już uznane jest. Przedtem to wydarzenie było osobno, teraz z uwagi po prostu na biegnący czas połączyliśmy, a później i druga część, no to już będą przygrywać nam zespoły, także serdecznie zapraszamy. Zabawa podczas tegorocznego Święta Plonów w gminie Dębica potrwa do późnych godzin wieczornych. O 20.00 wystąpi zespół Santel, a o 21.30 rozpocznie się zabawa z zespołem Second. To wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.